czwarte już rozważanie z cyklu Droga do Wspólnoty. Jakby kontynuacja poprzedniej części, gdzie słyszeliśmy, że jestem chrześcijaninem, to znaczy, że zarówno jestem kochany przez Boga, ale też zaproszony do tego, żeby kochać innych. I dzisiaj jakby ciąg dalszy, czyli potrzeba chrześcijańskiej wspólnoty. Pierwsza prawda, którą widzimy nieustannie na kartach Biblii, to jest to, że potrzebuje innych. Ona się pojawia już w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg stwierdził, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam i uczynił odpowiednią dla niego pomoc. I tu widzimy, że nie rozumiem tych uśmiechów, ale różne doświadczenia małżeńskie widzę tutaj są, natomiast prawda z tego wynika bardzo głęboka, nie jest dobrze, żeby żaden człowiek był sam, więc potrzebujemy wspólnoty, to jest wpisane jakby w nas. I miłość i potrzeba innych jest bardzo widoczna u świętego Pawła. Kiedy czytamy jego listy, widzimy, jak on bardzo kocha, a jednocześnie jak potrzebuje swoich sióstr i braci, mimo tego, że są w różnych wspólnotach, którym głosił, ale duchowo tworzy z nimi jedną wspólnotę, jedno ciało. Między innymi do Tesaloniczan święty Paweł tak napisał w 2 rozdziale, wersety 17 i 18 czytamy. My zaś, bracia, rozłączeni z wami na krótki czas, nie sercem, ale tylko niemożliwością oglądania was, bardzo gorąco pragnęliśmy widzieć was osobiście, dlatego chcieliśmy przybyć do was. Zobaczcie, jakie piękne słowa. Rozłączeni tylko niemożnością oglądania, ale sercem nie. Sercem jesteśmy jedno. Doświadczenie świętego Pawła, doświadczenie pierwszych chrześcijan, że kiedy Duch Święty buduje wspólnotę, ta potrzeba, która naturalnie jest w nas wpisana, ona na tej potrzebie Duch Święty bazuje i buduje rodzinę tak silną, że święty Paweł porównuje to do ciała ludzkiego, że każda część ciała ludzkiego potrzebuje innej części i jest dopiero razem tworzy pewną całość. A więc zarówno ja potrzebuję wspólnoty, ale również druga prawda, inni mnie potrzebują. Inni potrzebują mnie, bo bez mnie, bez moich darów, bez mojej miłości, bez mojego dawania, inni będą ubożsi. Inni będą czuli się, można powiedzieć nawet tak dosadnie, okradzeni. A więc nie tylko ja potrzebuję innych. Pamiętaj, inni potrzebują ciebie. Jest taka piękna pieśń, którą kiedyś śpiewaliśmy. Myślę, że powinniśmy do niej wracać. Bóg potrzebuje ciebie. I możemy też wkładać, inni potrzebują ciebie. Inni potrzebują twoich darów, twojego serca, po prostu ciebie, takiego, jakim jesteś. I ta pieśń, czy ty robisz, bo to nawet nie jest pieśń, też znamy jeszcze z czasów, jak byłem klerykiem. Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Ja potrzebuję innych, inni potrzebują mnie. I święty Paweł też, właśnie w liście do Koryntian pięknie to zawarł. Powiedziałem już, że pozostajecie w naszych sercach na wspólną śmierć i wspólne z nami życie. Tych zdań świętego Pawła jest bardzo dużo, takich właśnie głębokich. Zobaczcie, wspólne życie i wspólna śmierć. Pisze to do Koryntian, który głosił Ewangelię, których zrodził, potem ich odwiedził kilkakrotnie, Duch Święty go prowadził w inne miejsca, a on do Koryntian pisze, jestem z wami na życie i na śmierć. Jak silne musiały być te więzi, które się tam zrodziły. I święty Paweł pisze w ten sposób, że właśnie ja potrzebuję także was, tak jak wy potrzebujecie mnie i chcecie, żebym do was przybył i kolejny raz, kolejny, żeby was tam uporządkował i upomniał, ale nie tylko wy potrzebujecie mnie, ja potrzebuję was, a więc pozostajemy razem na życie i na śmierć. Ciekawa rzecz, że jest taka zasada, biblijna zasada, że aby doświadczyć Boga, trzeba przeżyć wspólnotę z innymi ludźmi. Gdzie to jest w Biblii? Pierwszy list świętego Jana, rozdział 4, werset 20. Kto nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. W przedziwny sposób Bóg to ze sobą złączył, że kiedy przychodzi Duch Święty w momencie spotkania osobistego z Panem, zaraz potem Duch Święty porusza nasze serca, by z innymi być, z innymi rozmawiać najpierw, potem z innymi się modlić, potem z innymi dzielić także życie, znosić czyjeś niedoskonałości, znosić czyjeś słabości, ale także od kogoś drugiego czerpać, kochać po prostu. Kochać drugiego, mimo że jest grzesznikiem, tak samo jak ktoś kocha mnie, pomimo że ja grzesznikiem jestem. Kto nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Przedziwne połączenie doświadczenia Boga i doświadczenia wspólnoty. Co to dla nas znaczy? Moje zadanie, twoje zadanie, nasze wspólne, to jest przyjąć i wyrazić naszą potrzebę. Uznać, że jest we mnie ta potrzeba, że potrzebuję wspólnoty, ale jednocześnie zacząć nauczyć się to wyrażać.
I skażeni grzechem, skażeni też takim, a nie innym stylem dzisiejszego świata, który popycha nas ku temu, by się zamykać w sobie. Szczególnie to, co to przeżywamy. Druga dekada XXI wieku przez technicyzację naszego życia. Zobaczcie, jak coraz bardziej zrywane są więzi społeczne. Jak coś, co kiedyś jeszcze, właśnie kiedy nie było radia, telewizji, już nie mimo, że nie było internetu. Jak szczególnie w małych miejscowościach, moje doświadczenie z wioski, to możemy się z tego tam podśmiechiwać, że to tak wyglądało, że wychodziły wieczorem już po całej tam pracy, po jak się już tam zwierzęta obrobiło i w ogródku się zrobiło. Przed każdym domem była ławka. Ja pamiętam, mówiłem się, przed każdym domem była ławka i ludzie z tych domów wychodzili, siadali na tych ławkach i się chodziło po wiosce, kto tam siedział, to się do niego dosiadało i się rozmawiało. Jeszcze ja to pamiętam, a jeszcze wcześniej było jeszcze większe więzi w miejscowościach. Ludzie byli ze sobą na dobre i na złe. Komuś się spaliła stodoła, wszyscy biegli gasić, jak był pożar, potem wszyscy razem ją odbudowali. Komuś się cieliła krowa, sąsiad przychodził, pomagał. A kiedy ktoś umierał, to schodzili się ludzie i ciało pozostawało w domu. I się siedziało i się przy tym ciele modliło, ciele zmarłego modliło się przez 3 dni, aż do dnia pogrzebu. Dzień i noc nieraz trwała modlitwa. Ja to jeszcze z dzieciństwa pamiętam. Zobaczcie, to były silne więzi społeczne. Ci z nas, którzy są wcześniej urodzeni, pamiętamy jeszcze zabawy w miastach, na szczepaku tak zwanym. Dzisiaj wystarczy popatrzeć, jak ciężko jest wygonić. Tutaj na szczęście, że trochę chłopaków w piłkę kopie, ale jak mocno już młode pokolenie jest zamknięte w iPhone'ach, tabletach, smartfonach i tak dalej, w świecie internetu, to oznacza, że ten świat, który jest w mocy złego, zobaczcie, on zrywa coś, niszczy w nas coś, co jest w nas wpisane. Potrzeby relacji. Dzisiejszy człowiek szczególnie jest wyobcowany i samotny. Mimo tego, że nieraz żyje właśnie w gronie wirtualnych znajomych, dziś ludzie są bardzo wyobcowani i tym bardziej w nas to też uderza. To, że jesteśmy chrześcijanami, spotkaliśmy Pana, otworzyliśmy się na działanie Ducha Świętego, to wcale nie znaczy, że w Ciebie i we mnie nie uderza to, by naśladować innych, by się zamknąć w świecie cyfrowym, w świecie wirtualnym, by ograniczyć relacje. Pierwszy krok muszę uznać, potrzebuję wspólnoty, a drugi krok muszę nauczyć się wyrażać tę potrzebę i troszczyć się o to. Kolejne odcinki, kolejne nauczania będą jeszcze pokazywały, jak budować pewne rzeczy, jak ważne są relacje, nasze spotkania, nie tylko modlitewne, ale także i te towarzyskie, i te wieczory growe, i wieczory filmowe, czy wyjazdy, czy spotkania przy grillu. Wszystko, co buduje nasze więzi, jest ważne. Ale pierwszy krok zaczyna się w sercu. Ja muszę uznać, potrzebuję tego, a potem zacząć jakby do tego dążyć. Niech tutaj Słowo Boże domknie to. Jak święty Paweł pisze w swoich listach, w 2 do Koryntian pisze tak. Pisałem bowiem do was, żebyście wiedzieli, jak tym bardziej was miłuję. Zobaczcie, Paweł mówi, chcę, żebyście wiedzieli, że ja was kocham i was potrzebuję. Chcę, żebyście wiedzieli, odkrywam swoją potrzebę serca. Moją potrzebą serca jest wspólnota i ja przed wami tego nie ukrywam. Potrzebuję wspólnotę, potrzebuję was. Piszę wam o tym, abyście wiedzieli, jak bardzo was miłuję. W liście do Rzymian w 15 rozdziale, w wersecie 32, Paweł napisze, żebym za wolą Bożą z radością do was przybył i mógł się dzięki wam pokrzepić. Zobaczcie, on tego nie ukrywa. Potrzebuję do was przybyć, nie tylko, żeby was pokrzepić. Ja chcę się wami pokrzepić. Ja będę wami zbudowany. Jest to rzecz, której my też doświadczamy, że nie tylko ja mogę kogoś pokrzepić, inni pokrzepiają też mnie. Ci z nas, którzy byliśmy na ostatniej posłudze w Dębnie, bardzo się cieszę i dziękuję moim siostrom i braciom, którzy ze mną pojechali. Piękne doświadczenie posługi we wspólnocie. I nie tylko my zbudowaliśmy tych, którzy tam przyszli na przeświętą. Jacy my wróciliśmy zbudowani. Z kim nie rozmawiam, to każdy z nas jest poruszony. Jak bardzo nasza wiara się wzmocniła dzięki tamtej wspólnocie, tam zgromadzonej na modlitwie. To jest to, co mamy też w Biblii. Chciałem do was przybyć, aby się wami pokrzepić. Święty Paweł odkrywa potrzebę swojego serca. I również w liście do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 1, wersety 3 i 4. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć. Pomnę na twoje łzy, by napełniła mnie radość. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć. Piękne doświadczenie. Myśmy takie doświadczenie mieli, że w nocy i we dnie pragnę być z moją wspólnotą. W nocy i we dnie pragnę być razem z nimi. Niektórzy się tutaj... Bo niektórych widzę, aż kipi to pragnienie. Bardzo dobrze. Jeżeli potrafię doświadczyć i wyrazić swoim współbraciom i współsiostrom, kocham cię i potrzebuję twojej miłości. Jeżeli czuję, że należę do innych, a oni do mnie, w takim właśnie znaczeniu, wówczas stałem się wolny do kochania.
wówczas stajemy się wolni do kochania. I niech Duch Święty w nas to sprawia, niech Duch Święty zrealizuje to, co też nam dzisiaj zapowiedział, że jesteśmy tym mieczem wykuwanym, mieczem, który Bóg chce się posługiwać, ale właśnie jednym mieczem, a nie 50 małymi mieczykami, jednym narzędziem w ręku Boga. Wierzę, że to się już dzieje, doświadczam tego, że to się już dzieje i wierzę, że będzie się działo jeszcze bardziej. Życzę owocnego rozważania właśnie tej prawdy, że potrzebuję wspólnoty, wspólnota potrzebuje mnie, a ja muszę tę potrzebę nauczyć się wyrażać. Amen.